Ziemia Darłowska położona jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Swoisty mikroklimat, 20-kilometrowy odcinek szerokich, piaszczystych plaż, czyste środowisko naturalne, liczne zabytki oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe powodują, że należy do najatrakcyjniejszych turystycznych regionów nadbałtyckich. Nadmorskie miejscowości Bobolin, Dąbki, Kopań i Wicie zapewniają wspaniałe warunki wypoczynku. Dla aktywnych przymorskie jeziora Bukowo i Kopań stanowią idealną bazę do uprawiania windsurfingu czy żeglarstwa, jak również są rajem dla wędkarzy. Malowniczo wijące się rzeki Wieprza i Grabowa to idealne szlaki kajakowe. Uzdrowisko Dąbki. Głównymi profilami leczniczymi w tych zakładach są choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, schorzenia reumatyczne w okresie podostrym i przewlekłym oraz choroby przewodu pokarmowego, nerwice. Sanatoria, w których pracuje wykwalifikowana kadra medyczna, corocznie wzbogacane o najnowocześniejsze urządzenia lecznicze. Odkryte tutaj złoża borowiny są bardzo dobrej jakości. Wicie to wyjątkowa, mała miejscowość wypoczynkowa położona w samym środku polskiego wybrzeża Bałtyku. Wioska położona jest na wschodnim wybrzeżu jeziora Kopań, będącego wraz z otaczającymi terenami przymorskimi specjalnym obszarem ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000. Na terenie całej gminy rozproszone są gospodarstwa agroturystyczne, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Tu z bliska można podpatrzeć życie wsi, spróbować świeżego mleka, jaj, serów kozich czy nalewek własnej produkcji. Jesienią swoich gości zapraszają do lasów na grzybobranie. Z dala od zgiełku miasta można zregenerować siły w ciszy i spokoju. Leonardia to miejsce odpoczynku i dobrej zabawy. Nieważne ile masz lat, tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Nie pozwolimy wam się nudzić. Rywalizacja i praca w grupie pomoże rozwinąć się najmłodszym, a ruch na świeżym powietrzu i niepowtarzalna atmosfera pozwolą zrelaksować się i odetchnąć od komputerowej codzienności. Jest to jedyny taki park w Polsce. Jezioro Bukowo i Kopań stanowią wspaniałą bazę do uprawiania sportów wodnych. W Dąbkach i Gleźnowie swoje bazy mają szkółki windsurfingowe, szkolące młodych adeptów sportów wodnych. Zapraszamy do gminy Darłowo.